Witajcie, witajcie, jesteśmy ze Skierniewic, ze wspólnoty Głos Pana, tak jak było powiedziane, z Fundacji Sowin Sky, Maja i Krzysztof Sowińscy. Cieszymy się, że możemy się dzisiaj z Wami pomodlić, pouwielbiać, podzielić też słowem. Wierzymy, że idziemy z głębi w głębie, więc super, że możemy iść razem. Chcemy też, jeżeli jeszcze nie słyszeliście, podzielić się z Wami tym, że trwa czuwanie 50 dni, od Paschy do Pięćdziesiątnicy. Każdego dnia. Tak, inicjatywa nazywa się, fanpage nazywa się Niech Wstąpi Duch Twój Czuwanie Modlitewne i każdego dnia kilka ekip, głównie wieczorami, ale porankami też uwielbia. Więc jeżeli chcecie mieć w tych dniach jakąś taką możliwość podłączenia się do kogoś, kto czuwa i modli się nieustannie, to wiecie, gdzie iść. Tak, a my jesteśmy, tak jak Maja powiedziała, ze Skierniewic, ze wspólnoty Głos Pana, Maja i Krzysztof Sowińscy. Na co dzień zajmujemy się ewangelizacją, służeniem Panu Bogu w Kościele w różne sposoby, w różnych miejscach. No teraz głównie przez internet, ale też prowadzimy kanał na YouTubie, gdzie różne modlitwy, uwielbienia i też konferencje udostępniamy. No i do takiej modlitwy dzisiaj, uwielbienia, Was zapraszamy. Za chwilę rozpoczniemy i staniemy przed tym, który godzin jest tego, żeby Go uwielbiać, który godzin jest bez względu na czas, na okoliczności. Godzin jest, żeby przyjąć chwałę od nas, abyśmy zamiast patrzeć na siebie, zaczęli patrzeć na Niego. Także jeżeli chcecie, jeżeli macie możliwość teraz z nami się włączyć w to uwielbienie, które za chwilę rozpoczniemy, to serdecznie Was zapraszamy i wierzymy, że naprawdę cały ten czas, też w ramach tego czuwania, które się odbywa, to jest czas szczególnej łaski, kiedy wołamy o Ducha Świętego dla Polaków, dla Polski i wierzymy, że On przyjdzie. Szczególnie w tym dniu, który dzisiaj mamy, chcemy wołać razem z Janem Pawłem II, świętym Janem Pawłem II, niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. Więc wołajcie razem z nami, uwielbiając Pana Jezusa. Ja jeszcze trochę uprzedzę na temat tej formy, jaką ja stosuję, kiedy się modlę i tak uwielbiam muzycznie. Staram się być maksymalnie, jak najbardziej otwarta na to, co Duch Święty chciałby na bieżąco robić, więc tam mam przygotowane jakieś pieśni, ale jeżeli przyjdą mi w trakcie jakieś frazy, których jeszcze nie znam, to je będę wyśpiewywać na tyle długo, żebyście mogli też je złapać i się razem ze mną połączyć po prostu w takim refrenie, który będziemy śpiewać wspólnie. Także nie frustrujcie się, jeśli nie znacie tekstów. W uwielbieniu nie chodzi o śpiewanie piosenek. Jest taka nawet jedna fajna pieśń, gdzie jest tekst. Chcę Ci dać więcej niż pieśń, bo wiem, że pieśń nie jest tym, czego ode mnie chcesz. Także jeżeli nie będziecie kojarzyć tekstów, to nic nie szkodzi. Po prostu niech Wasz duch się podłącza, a z czasem będziecie podłapywać frazy. Też, kochani, chciałbym Was prosić od razu o wybaczenie, dlatego że w trakcie tej modlitwy mogę przybierać różne dziwne pozycje, z tego względu, że również technicznie to obsługuję i doglądam tutaj, także jakby coś się działo, tak jak teraz Monika napisała, że cicho jest mój mikrofon, to dawajcie znać, a ja sobie tutaj to wszystko ogarnę, żeby było głośniej, żeby było lepiej. Święty, witamy Cię pośród nas. Ty jesteś wolny, Ty jesteś nieokiełznany. Nasz Bóg jest nieokiełznany. Nasz Bóg jest tajemnicą, która chce dać się odkrywać. Przychodzimy, Panie, dzisiaj do Ciebie nie jak ci, którzy coś wiedzą i coś mają, ale jak puste naczynia, które Ty dopiero musisz napełnić. Przyjdź i
wylewaj się na suchą glebę naszych serc. Potrzebujemy Twojego deszczu non-stop. Każdy dzień bez Twojego nawodnienia oznacza suszę dla nas. Dlatego nawiedź nas dzisiaj. Ciebie pragnie dusza moja w suchej ziemi pragnę Cię. Na tronie naszych serc przyjdź i zajmij.
zajmij miejsce swe. To jest Twoje miejsce, Jezu. Boże, Ty wiesz, jak z nami postępować. Dziękuję Ci za to, że we wszystkich naszych ograniczeniach Ty jesteś nieograniczony. Wszystkim tym, co jest tak niezrozumiałe, niepojęte dla nas, Ty jesteś. Ty jesteś, Ty masz każdą odpowiedź. Ty masz każde rozwiązanie, każdy przełom. Ty masz wszystko w swoich rękach i jednocześnie mówisz do nas, nie to, co mam, jest ważne. To, kim jestem, jest ważne. Jeżeli masz mnie, masz wszystko. Nie to, co Bóg może dać, ale to, że On jest, to, że się daje. Słowo Boże mówi, że kto ma syna, ten ma życie. Nie ma syna, ten nie ma życia. Boże, dziękuję Ci za to, że zanim mamy odpowiedzi, zanim mamy przełomy, zanim zrozumiemy, mamy życie, mamy Ciebie. Życie jest ważniejsze niż odpowiedź. Życie jest ważniejsze niż przełom czasami. Dziękuję Ci, że Ty przychodzisz i mówisz, że ciało jest ważniejsze niż pokarm. Dziękuję Ci, że Ty w tych naszych przyziemnościach ciągle nie przestajesz przekonywać nas, że jest więcej, że jest głębiej, że jesteśmy synami i córkami Boga żywego. Że mamy życie w sobie, że królestwo kiełkuje, gdy nikt nie patrzy, ono jest. Duch Twój o mnie się upomina.
miejsce, gdzie budzi się pierwsza miłość. Zanosisz mnie, gdy w słabości nie mogę już dalej iść. Duch mój odpowiada na wezwanie Twe. Duch Twój o mnie się swoją głębinę w miejsce, gdzie budzi się pierwsza miłość. Zanosisz mnie, gdy w słabości nie mogę już dalej iść. Mówisz mi, że kochasz mnie i jesteś zazdrosny o mnie. Słowo jak miecz odcina mój lęk, czuję miłości płomień. Pragnę Ci dać wszystko, co mam, serce niepodzielone. Ty i tylko Ty masz prawo wszystko wziąć. O Ty i tylko Ty masz prawo wszystko wziąć. Zazdrosny o mnie. Słowo jak miecz odcina mój lęk, czuję wolności powiew. Pragnę Ci dać wszystko, co mam, serce niepodzielone. Ty i tylko Ty masz prawo wszystko wziąć. Zanosisz mnie, gdy w słabości nie mogę już dalej iść. Mówisz mi, że nie ofiar mych chcesz, tylko miłości mojej. Słowo jak miecz odcina mój lęk, czuję wolności powiew. Pragnę Ci dać wszystko, co mam, serce niepodzielone. Ty i tylko Ty masz prawo wszystko wziąć. Mówisz mi, że nie ofiar mych chcesz, tylko mnie. Mówisz mi, że kochasz mnie i jesteś zazdrosny o mnie. Słowo jak miecz odcina mój lęk, czuję miłości płomień. Pragnę Ci dać wszystko, co mam, serce niepodzielone, bo Ty i tylko Ty masz prawo wszystko wziąć. O Ty i tylko Ty masz prawo wszystko wziąć. Jezu, Ty i tylko Ty masz prawo wszystko wziąć. Thank you.
Wybawca Twój żyje, On żyje. On żyje, nasz Pan żyje, On żyje. On żyje, On żyje. Jest, który jest, jest, który jest, jest, który jest. O, jest, który jest, na wieki ten sam. Jest, który jest, na wieki ten sam. Jest, który jest, jest, który jest, na wieki ten sam. Na wieki ten sam. Jest, który jest, na wieki ten sam. Na wieki ten sam. Jest, który jest, jest, który jest, na wieki ten sam. Na wieki ten sam. Jest, który jest, jest, który jest, na wieki ten sam. Panie, wyznajemy Ciebie. Wyznajemy, że Ty jesteś Bogiem jedynym, że Ciebie chcemy słuchać, że nie ma innego króla, nie ma innego Pana. Do Ciebie należy wszelka władza, wszelki sąd. Nikt nie wyrwie berła z Twojej ręki. Narody mogą upadać, narody mogą drżeć. Ziemia może się zatrząść w posadach, a Ty jesteś, który jesteś. Jesteś, który jesteś. Jesteś, który jesteś, zawsze ten sam. Zawsze ten sam. Tęsknoty naszych serc.
żyjemy stworzeni, by kochać Cię. Przed Tobą przedwieczny korony składamy. Ty jesteś spełnieniem tęsknoty naszych serc. Wszystko, co mam, to prawda i łaska. Wypisać je chcę. Na serca tablica. Wszystko, co jesteś naszą duchą, grą na strunach niewinnego serca śpiewem. Jesteś naszą chlubą, naszą dumą, serca nie. Jesteś naszą dumą, Jezu, grą na strunach niewinnego serca śpiewem. Jesteś naszą chlubą, naszą dumą, serca. Chcemy prawdziwie poznawać to, kim Ty jesteś. Chcemy Ciebie znać nie tylko ze słyszenia, stąd, że ktoś powiedział nam o Tobie, ale chcemy z Tobą być blisko, serce do serca, twarz przy twarzy. Prosimy Cię, Panie, wylewaj swojego Świętego Ducha. Przybliżaj nas do serca, do swojego serca. Wylewaj ten dar poznania Ciebie na każdego z nas, którzy teraz słuchamy tę modlitwę, którzy się modlimy tę modlitwę. Bo poznanie Ciebie przyćmiewa wszystko inne, wszystko, co jest na tym świecie. Wszelki zysk. To wszystko chcemy razem ze świętym Pawłem uznawać za stratę. Byleby tylko posiąść poznanie Ciebie, Jezu Chryste. Więc poszerzaj nasze serca, poszerzaj nasze umysły i dawaj nam poznanie Ciebie.
wrażenie, że są z nami na tej modlitwie osoby, które są targane tak, przez taką straszną wątpliwość, czy warto Bogu zaufać, czy on na pewno jest dobrym pasterzem, czy on na pewno dobrze potrafi mnie poprowadzić. Jeżeli masz takie wątpliwości, no bo patrzysz na świat, że okoliczności są złe, że przytrafiają ci się złe rzeczy, myślisz sobie, jak ten Bóg, jak można mu zaufać? Chcę ci powiedzieć, że życie z Bogiem to nie jest życie w komforcie, ale to jest najlepsze życie, jakie możesz mieć. Bo tylko nasz Bóg potrafi ze złych okoliczności, z każdego zła, z każdego cierpienia, tylko nasz Bóg potrafi zrobić tak, że ci to wyjdzie na dobre. Nawet jeżeli będzie to bolało, nawet jeżeli będzie to kosztowne, nie ma żadnego innego systemu, nie ma żadnego innego ustroju, nie ma żadnej drogi medytacji, nie ma żadnego coacha, który na świecie potrafiłby sprawić, że proch zamieni się w coś pięknego. Nasz Bóg to potrafi. Jeżeli potrzebujesz świadectwa, to chcę ci powiedzieć, że my wybraliśmy Boga jako naszego pasterza i wiemy, że to jest życie, którego nie mielibyśmy, gdyby nie ten wybór. Jesteśmy szczęśliwi. Amen. Chcemy po prostu powiedzieć słowo naszego świadectwa, że Bóg jest warty Twojego wyboru. Warty jest ryzyka. Warty jest ryzyka, warty jest poniesienia jakiejś ceny, może odrzucenia, kosztów, więc... Warty jest niesienia krzyża. Więc naprzeciwko tym wątpliwościom i tym rozterkom i temu, co się w Tobie buntuje, my chcemy postawić nie jakiś slogan, że będzie dobrze. Chcemy postawić słowo naszego świadectwa i wiemy, że Duch Święty będzie Ciebie przekonywał, że jesteśmy wiarygodni. że nasze świadectwo, bo Słowo Boże mówi, że słowem świadectwa Jezusa jest duch proroctwa, więc chcemy teraz prorokować do Twojego życia, do Twojego ducha, do Twoich rozterek, do Twoich wątpliwości, do Twojego buntu. Warto wybrać Jezusa. Nawet nie dlatego, że jest jakaś korzyść, po prostu On jest jedyną opcją, jedynym wyborem. Wszystko przeminie, a On nie przeminie. Tylko On ma słowa życia wiecznego. Żaden filozof, żaden myśliciel, żaden wynalazca z Doliny Krzemowej nie ma słowa życia wiecznego. Jezus ma. Kto ma syna, ten ma to życie.
jeśli nie ten, który wierzy? Któż bowiem zwycięża świat, jeśli nie ten, który wierzy? Któż bowiem zwycięża świat, jeśli nie ten, który wierzy? Ten ma życie i Jezus Synem Boga jest. Jezus jest Synem Boga Żywego. On jest tym, który pokonał szatana, pokonał śmierć. On jest tym, który zwyciężył świat. On jest tym, który zwyciężył świat, który uczynił wszystko nowe. Jezus Synem Boga Jezus Synem Boga jest, Jezus Synem Boga jest. Mówimy otwarcie, że Jezus Synem Boga jest, Jezus Synem Boga jest, Jezus Synem Boga jest. Amen. Kochani, nie kończymy. Przypominamy, że łączymy się ze wspólnotą Ichtis z Wrocławia. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich wspólnotowiczów, a także tych, którzy nie są z tej wspólnoty, ale właśnie z nami teraz są, oglądają to, co się teraz dzieje. Mieliśmy czas uwielbienia. Teraz krótki taki czas dzielenia się słowem. Razem z żoną chcielibyśmy coś do Was powiedzieć. I w trakcie tej modlitwy kilka rzeczy mi przychodziło. Jedna z tych rzeczy jest taka, że Jezus, kiedy rozpoczynał swoją służbę według Ewangelii, według świętego Marka, w pierwszym rozdziale on mówi tam takie słowa: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Myślę, że ten, kto gdzieś tam już dłuższy czas słucha Słowa Bożego, to wie, że to słowo użyte na nawracajcie się, to jest słowo, które można też przetłumaczyć mniej więcej jako przemieniajcie swoje myślenie. I jak tak sobie myślę o tym wszystkim, ostatnio dużo też czytam o różnego rodzaju herezjach, czy też różnego rodzaju prądach myślowych w przeszłości zamierzchłej, czy też bliższej, o tym, jacy ludzie, jakie mieli pomysły na temat Jezusa, na temat zmartwychwstania, na temat Jego krzyża, na temat tego, co się stało na tym krzyżu, to widzę, jak nasza wiara jest czymś, co naprawdę można albo przyjąć jako dziecko, albo tego nigdy się nie zrozumie. W takim sensie, że umysłem racjonalnym nie da się tego tak pojąć, jak po prostu czystą wiarą dziecka. I też jestem teraz po lekturze takiej książki, którą chciałbym Wam serdecznie polecić, Lewisa, Podział Ostateczny. I tam, żebym nie mówił o treści, ale jest opisane kilka rozmów ludzi, którzy na ziemi również wierzyli w Boga,
różnie wierzyli, w różny sposób, mieli różne pomysły na ten temat. I często ta wiara, która przebija się przez te dialogi, pokazuje, że to była wiara na zasadzie ja powiem, jak ja będę wierzył i ja będę wierzył po swojemu. Natomiast Jezus mówi, przemieniajcie swoje myślenie. Jezus mówi do nas, żebyśmy odwrócili się od tego, co my myślimy i dali Jemu przemienić nasze myślenie. Dlatego, że Ewangelia jest czymś, co przede wszystkim sprawcą wszystkiego, co się dzieje w naszym życiu, sprawcą dobrej nowiny, sprawcą tego wszystkiego, co Pan Jezus uczynił, jest oczywiście sam Bóg. Więc sprawcą naszego nawrócenia i naszej przemiany myślenia również jest Pan Bóg. I my potrzebujemy jak dzieci po prostu na to się otworzyć. Ale tak po ludzku rzecz biorąc, na przykład to, co teraz robimy, to, co w ogóle robimy ostatnio w internecie, to, co wiele wspólnot w internecie w całej Polsce robi w ramach też tego czuwania, niech zstąpi duch Twój. Marnujemy czas na serio. Tak, po ludzku to jest po prostu bez sensu. Po ludzku. Po ludzku analizując to wszystko, to jest marnowanie czasu, niektórzy nawet mówią talentów. Kiedyś była taka sytuacja, że ktoś na live'ie napisał, co ta dziewczyna tu robi, w jakiejś kandziapie śpiewa, nie wiadomo o czym i marnuje swój talent. Ona powinna robić co innego, powinna być gdzie indziej. Więc po ludzku rzecz biorąc, to co robimy, cała w ogóle wiara w Pana Jezusa, w to, że On przyszedł w ciele, narodził się z dziewicy, to, że został ukrzyżowany, umęczony i ukrzyżowany i że 3 dni później zmartwychwstał, po ludzku rzecz biorąc, to jest zupełnie bez sensu. Ale my nie żyjemy według ciała. Mamy nie żyć według ciała, ale mamy żyć według ducha. I logika ducha jest zgoła odmienna od tego, jaką nasza logika cielesna się charakteryzuje. I Pan Bóg nieraz to mówi w Słowie Bożym, mówi, że Jego myśli są ponad naszymi myślami. I takie pytanie, które ja sobie zadaję i które nieraz do mnie wraca w mojej drodze z Bogiem, jest takie, czy wciąż myślę według Ducha Bożego, czy wchodzę w myślenie ludzkie, czy wchodzę w myślenie cielesne. A wiem, że moje życie ma być życiem duchowym, to ma być życie kierowane przez Ducha. List do Rzymian o tym mówi, że mamy dać się prowadzić Duchowi, który w nas woła Abba Ojcze, który mówi do naszego Boga, tatusiu. Więc mamy iść z tym dobrym ojcem do przodu. Mamy iść z tym dobrym ojcem, z naszym tatą, przez wszystko, co ten świat nam zapodaje, to wszystko, czego doświadczamy, nawet w tym czasie. To wszystko człowiek duchowy przeżywa w Duchu Świętym, a nie w lęku, nie w jakimś popłochu. I człowiek duchowy przeżywa to wszystko, mając, dzierżąc Słowo Boże w swoim ręku, walcząc z wszelkimi lękami, pokusami, upadkami właśnie tym Słowem Bożym. Więc możemy sobie zadać to pytanie, czy rozważam to Słowo, czy pamiętam o Słowie, czy mówię Słowo, czy wypowiadam Słowo, czy może wszedłem w myślenie w stylu, no, Słowo Boże jedno, życie drugie. Nieraz też ze specjalistami niektórymi, że tak powiem, od Pana Boga nieraz rozmawiałem i mówię, no dobrze, ale co Słowo Boże mówi na ten temat? I słyszę wtedy, no wiesz, słowo a życie. I jest pewien rozdźwięk. Czy taki rozdźwięk w naszym życiu powinien być? No myślę, że nie. Że powinniśmy nas, całe nasze życie dostosowywać do Słowa Bożego, a nie Słowo Boże dostosowywać pod nas. I wchodzić w wymówki i różnego rodzaju tego typu rzeczy. Więc kiedy pytałem Pana na temat tego, o czym dzisiaj mamy powiedzieć, czekajcie, sprawdzę, czy ktoś mówi, że za cicho. Nie jest za cicho, dobra. Kiedy pytałem Pana, o czym mam powiedzieć, usłyszałem od Niego jedno słowo. I to słowo brzmiało Samarytanin. I wiedziałem, że chodzi o dobrego Samarytanina, tak się mówi. Więc przeczytamy sobie fragment z Ewangelii według świętego Łukasza z 10 rozdziału, wersety od 25 do 37 i trochę o tym fragmencie pogadamy. Żono, masz coś do dodania? Przed słowem? Nie, słucham pilnie. A oto powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu,
co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział, co jest napisane w prawie, jak czytasz? On rzekł, będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego, dobrześ powiedział, to czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa, a kto jest moim bliźnim? Tutaj możemy się na chwilę zatrzymać. Zobaczcie, właśnie to lubimy robić. Słyszymy słowo, które jest bardzo konkretne, które jest wymagające, które jest konfrontujące, ale co często możemy robić? Usprawiedliwiamy się. Chcemy znaleźć jakiś wytrych. No dobra, ale to są jacyś tam ludzie, którzy chcą tutaj przyjechać i nas okradać i różne rzeczy robić, tak możemy sobie powiedzieć, nie? Bliźni. Na przykład na temat uchodźców różnego rodzaju. I to nie jest mój bliźni, bo oni przyjeżdżają, żeby nas w jakiś sposób zagrabić, tak? A co mówi Pan Jezus? Pan Jezus mówi inaczej. Pan Jezus pokazuje inną logikę. Jezus nawiązując do tego rzekł, pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle. Zawiózł go do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary. Dał gospodarzowi i rzekł, miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Któryś z tych trzech okazał się według twego zdania bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców. On odpowiedział, ten, który mu ukazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł, idź i ty czyń podobnie. Wiecie, widzimy o czym jest ta przypowieść, ale dzisiaj, kiedy zastanawiałem się, w jaki sposób to słowo ugryźć, to wierzę, że Pan Bóg mi pokazał pewną prawdę na ten temat. Mianowicie, my mamy żyć tak jak Pan Jezus. Sobór Watykański II mówi, że wszelka formacja w Kościele wierzącego ma służyć ku temu, żeby upodobnił się on do Chrystusa. I kiedy Pan Jezus mówi to słowo, to wierzę, że dlatego, że On nam pokazuje, w jaki sposób On funkcjonuje, w jaki sposób On działa. I wtedy w tej historii tą osobą, która jest pobita, która jest poraniona i wpół umarła, jesteśmy my sami. Dlaczego? Dlatego, że każdy, kto spotkał się ze świętością Boga, każdy, kto doświadczył tego, że Jezus żyje, że On jest prawdziwy, każdy z tych ludzi wie, jak bardzo sam jest malutki. Im bardziej przybliżamy się do Boga, do Jego świętości, to widzimy, jak bardzo my sami o własnych siłach jesteśmy niewystarczający. I zobaczyłem, zresztą często ostatnio to widzę, że wszystko jest łaską i że Pan Jezus jest tym, który przychodzi, żeby nasze rany uleczyć, żeby nas pielęgnować, żeby o nas się zatroszczyć. Problem jest wtedy, kiedy my myślimy sobie, że już jesteśmy takimi starymi wyjadaczami, tak dużo wiemy o Bogu, tak dużo wiemy o teologii, tak bardzo dobrze znamy Słowo Boże, że nie zauważamy tego, że jesteśmy pobici i poranieni przez nasz grzech, bo zasypujemy go sobie wiedzą, zasypujemy go sobie zasługami, na przykład tym, że chodzimy do kościoła, tym, że modlimy się dużo, odmawiamy dużo różańców i te wszystkie zewnętrzne rzeczy wszystkie robimy, natomiast w sercu jesteśmy daleko od Pana Boga. Dlatego, że kiedy przychodzi moment próby, kiedy przychodzi moment konfrontacji z rzeczywistością, gdzie mamy wybór pójść za Słowem Bożym albo pójść za własnym jakimś tam doświadczeniem, to wybieramy nasze pomysły, wybieramy naszą logikę i odwracamy się od tego, co Pan Jezus do nas mówi. Odwracamy się od tego, co jest trudne, ale jest możliwe dzięki łasce i zamykamy się na tą łaskę. A
Jest takie słowo, że krzyż wymaga, łaska uzdalnia. I w tym wszystkim, co się dzieje teraz, i w tym wszystkim, co też widzimy w tej historii, to, że Pan Jezus nas nie opuścił. My możemy myśleć sobie, jest ciężko, jest źle, ale Pan Jezus nas nie opuścił. On się nie zmienił. On jest taki sam wczoraj, dzisiaj, jutro będzie taki sam. I możemy wybrać, jaką perspektywę wybierzemy na to nasze życie. Możemy wybrać, jaką perspektywę wybierzemy na nasze trwanie przy Panu Jezusie. Czy wybierzemy perspektywę Jego, czy wybierzemy perspektywę naszą. I wiecie, w tej historii też jest pokazane, że nie mamy nikogo, na kogo możemy liczyć oprócz Niego. Jeżeli liczysz na kogokolwiek innego, liczysz na elitę, że elita cię uratuje. Liczysz na to, że rządzący tego świata będą twoimi zbawicielami, to nie tędy droga. Zbadajmy swoje serce, w czym pokładamy ufność w tym czasie. Niektórzy niedawno pokładali ufność w puszkach, jako wierzący mamy pokładać ufność tylko w jednym. Tylko w tym, który po ludzku przegrał. Bo czymże jest tego rodzaju śmierć? Po ludzku to jest przegrana. Ale po Bożemu to jest ogromne zwycięstwo. Więc wierzę, że Pan Bóg wskazuje nam ten temat przemiany myślenia i spojrzenia na siebie i na świat trochę w inny sposób, przez pryzmat Jego oczu, żebyśmy po prostu zaczęli wydawać prawdziwy owoc. Bo kiedy będziemy współpracowali z Jego Duchem, to będziemy ten owoc wydawać. Tylko że właśnie Jego Duch może nam powiedzieć: idź w lewo, idź gdzie indziej. A my możemy powiedzieć: ale ja zawsze robiłem w ten sposób. Ale ja zawsze szedłem tak. A On może powiedzieć: dzisiaj coś zmieniamy. Ja nie mówię tutaj, słuchajcie, o jakichś tematach dogmatycznych czy doktrynalnych, cokolwiek takiego. Ja mówię o naszym osobistym życiu, że może jest czas na przemianę czegoś w tym życiu, w tym naszej codzienności, naszej dyscyplinie. Może Pan Bóg nas do tego właśnie wzywa, żebyśmy zobaczyli, że czas na wsłuchanie się w Jego głos i na zrealizowanie tego, co On nam proponuje. Chcesz, żono, coś tutaj dodać? Wiecie, ja co jakiś sezon w swoim życiu dochodzę do ściany. W takim sensie, że modlę się regularnie, prowadzę też regularne życie sakramentalne i tak dalej. I wiem, że Bóg dopuszcza, nie wiem, to jest co parę lat, co parę miesięcy, różnie, że dochodzę do ściany. Że mam wrażenie, że to, co się dowiedziałam i to, co sobie, jakie miałam wyobrażenie Boga, na przykład dzieje się coś, co totalnie mi burzy ten obraz. I to czasami sprawia, że się wkurzam. To czasami sprawia, że czuję się, nie wiem, jakaś oszukana, że mówię: Boże, ja Cię znam, no mi takie numery robisz. I to powoduje bunt czasami i wtedy zadaję sobie pytanie: Maja, na kogo ty się złościsz? Bóg się nie zmienił. To tylko w twoim myśleniu na jego temat musiałby być jakiś błąd, który nie wytrzymał próby tej sytuacji, tej okoliczności, tego zdarzenia. I wiem, że wtedy to jest czas, żeby na nowo obumrzeć dla własnych wyobrażeń, własnych wizji tego, jaki Bóg jest, jaki powinien być. On naprawdę jest nieokiełznany. I kiedy czujesz, że Bóg chce przyjść i zburzyć coś w twoim życiu, to On nie robi tego, bo jest sadystą. On to robi po to, żeby móc wznieść zdrowy, nowy, dobry budynek. Jak ktoś ma źle zrośnięte kości po tym, jak na przykład złamał nogę, no to dobry lekarz co robi? Łamie tą nogę jeszcze raz i składa ją poprawnie.
I myślę, że tak jest z tym, jak Duch Boży przychodzi, żeby poprawiać nas w naszym myśleniu. No, łamanie nogi na nowo i czekanie, aż się zrośnie, to nie jest fajne. Ale to jest potrzebne i konieczne, żebyśmy byli zdrowi. I też chciałam wspomnieć o... Krzysiu mówił o tym, że mamy właśnie własne wizje i własny pomysł na to, jaka wiara powinna być. I tak sobie funkcjonujemy. Ja widzę, że my bardzo mamy tendencję, żeby samych siebie uznawać za sprawiedliwych. To, co Krzysiu mówił, że myślimy, że Bóg nas uzna i że wszystko jest okej, bo właśnie wykonujemy jakieś czynności, chodzimy do kościoła i tak dalej. Czujemy się kryci, czujemy, że zbieramy dobre punkty. A tymczasem w liście do Rzymian jest napisane, że wszyscy zgrzeszyli i wszyscy są pozbawieni chwały Bożej. I nie ma nikogo sprawiedliwego na świecie. Jedyny sprawiedliwy to jest Jezus Chrystus. I kto chce się stać sprawiedliwy, dzieje się to tylko przez to, że jest zasłona krwi Jezusa. To jest tak, jakbyś ubrał z krwi Jezusa płaszcz na siebie. I to jest jedyna sprawiedliwość, jaka jest dostępna. To słowo, że nie ma żadnego sprawiedliwego, to może taką wprowadzać nas trochę, jeżeli właśnie po ludzku do tego podejdziemy, to w taką beznadzieję. No Boże, jak to? Że wszyscy ludzie są tacy słabi i grzeszni. Nie ma to w ogóle sensu, nie ma nadziei. Tak sobie możemy pomyśleć, nie? Ale właśnie naszą nadzieją, naszą kotwicą jest Jezus i to, co On uczynił, to, co On zrobił. To jest naszą nadzieją. I jak Maja mówiła też, to kilka mi się przypomniało różnych sytuacji. Tak mówimy i tak nam się przypomina. Tak. I powiem wam, że my często sobie myślimy sami o sobie, tak, że musimy dojść do pewnego poziomu, żeby zacząć dzielić się wiarą, że musimy dojść do pewnego poziomu, żeby w ogóle móc coś zrobić dla Boga, podczas gdy to Jego łaska działa, a nie my. Ja wam powiem, dzisiaj mam straszny dzień, bardzo dużo stresu, problemy, głowa boli, żołądek, różne tam tematy, które są trudne. I tak siedzę tutaj i sobie myślę, co ja za kocopoły w ogóle gadam do was, nie? Ale wiem, że pomimo tego wszystkiego, pomimo tego, że nie czuję się dobrze, pomimo tego, że mam wrażenie, że to, co dzisiaj robię, jest całkowicie bez sensu, to Bóg może wziąć jedno słowo, które powiemy. Sam tego doświadczyłem nieraz, prawda, żono? Że usłyszałem jedno słowo, jedno zdanie, które mnie tak dotknęło, że przemieniło moje życie. I to Jego łaska działa. Do tego, żeby to przyjąć, potrzebujemy pokory, bo my mamy różne właśnie wyobrażenia, ale potrzebujemy te wyobrażenia troszeczkę wziąć na bok i spytać Boga, co On chce uczynić, co On chce zrobić w naszym życiu. I wiecie, też przypomniała mi się taka sytuacja jakieś parę lat temu, to było na początku w zasadzie mojej drogi z Bogiem, kiedy doświadczyłem wielokrotnie, jak Pan Bóg uzdrawiał w mojej obecności, czy przez moją modlitwę różnych ludzi z różnych schorzeń. Widziałem, jak nogi, które są krótsze, się wydłużają i ludzie, którzy mieli problemy z tymi nogami, już tych problemów nie mieli. I nagle w pewnym momencie zapadłem na jakąś dziwną chorobę. Chodziłem po lekarzach, badali mnie na wskroś, wszędzie, gdzie tylko mogli, i nikt nie mógł znaleźć żadnej przyczyny. I tuż przed tym, jak zaczęły się te problemy z tym zdrowiem, to przychodziłem na modlitwę w różnych intencjach, czy przychodziłem na modlitwę, żeby spędzić czas z Bogiem, czy przychodziłem na modlitwę, żeby Go o coś spytać. Nieważne, co to była za modlitwa, zawsze ta modlitwa zaczynała się tak, że ja stawałem i po chwili modlitwy słyszę w swoim sercu dwa słowa: kocham Cię. I wiecie, to trwało kilka miesięcy, później zapadłem na tą chorobę, na ten stan, nie wiem co to było, i w trakcie tego stanu było to samo. Ja przychodziłem na modlitwę, pytałem Boga o różne rzeczy, a On: kocham Cię. I tak naprawdę całą tę sytuację, jak patrzę przez pryzmat czasu, to widzę, że przeszedłem ją wzorowo. To znaczy, nie było we mnie żadnego gniewu, roszczenia jakiegoś, tego wszystkiego, co złe, nie wywalałem tego wszystkiego, co mógłbym się skarżyć i tak dalej do Boga, nie wywalałem tego, tylko po prostu trwałem w milczeniu, trwałem w zaufaniu. I
dzisiaj, w zasadzie przed chwilą, kiedy mi się to przypomniało, to zrozumiałem, dlaczego przeszedłem tą sytuację wzorowo. Dlatego, że za każdym razem Bóg mówił mi, że mnie kocha. Jakiś czas temu usłyszałem w jednej piosence uwielbieniowej: tylko Twoja miłość może mnie zmienić. I wiecie, my możemy sobie myśleć, że podejmiemy jeden, drugi, trzeci post, aktywność, jedną taką. Ja oczywiście nie mówię, że post czy różnego rodzaju długotrwałe modlitwy są złe. Nie o to mi chodzi, ale co jest u źródła tego wszystkiego? U źródła tego wszystkiego jest łaska. U źródła tego wszystkiego jest darmowa miłość Boga, darmowy Jego dar, niezasłużona przychylność, którą On nam daje. To jest za darmo. I tamtą sytuację przeszedłem wzorowo tylko dlatego, że Bóg mówił mi jako pierwszy, że mnie kocha. I tej miłości się trzymałem. I wiecie, On jest wierny. On jest doskonały. Czasami możemy sobie pomyśleć, że jakoś brakuje Jego odpowiedzi, jakoś brakuje tego wszystkiego, Jego interwencji, ale jest jedna odpowiedź, jest jedno, w zasadzie nie odpowiedź, tylko pierwsza reakcja, nie reakcja, pierwsza akcja, którą On względem nas uczynił, to jest właśnie osoba Jezusa Chrystusa. To Bóg pierwszy do nas wychodzi, to do Niego należy inicjatywa. I jeżeli kiedykolwiek mamy jakiekolwiek wątpliwości, kiedykolwiek mamy gorszy sezon w życiu, to ja polecam patrzeć na krzyż. Na krzyż, na którym jest człowiek, jest Bóg, który tak bardzo nas umiłował, że pomimo tego, że był niewinny, we wszystkim był podobny do nas, oprócz grzechu, On poszedł na ten krzyż w nasze miejsce. I za każdym razem, kiedy myślimy sobie, że my jesteśmy jacyś wspaniali, że my jesteśmy jacyś niesamowici, że już tyle rzeczy doświadczyliśmy, tyle wiemy, spójrzmy na krzyż i przestajmy myśleć o sobie, a zacznijmy adorować Tego, który nie zawahał się pójść na ten krzyż za każdego. I inna sytuacja, która jeszcze mi się przypomniała a propos tego, że Jezus poszedł za każdego. Słuchajcie, kiedyś, 2 lata temu, jakoś, 2 albo 3, nie pamiętam dokładnie, ale byłem na przystanku Woodstock, gdzie głosiłem Ewangelię różnym ludziom. Wiecie, dla prawowiernych, że tak powiem, cały ten festiwal jest siedliskiem zła i grzechu i w ogóle. I taki podział w naszych umysłach na tych, którzy są sprawiedliwi i tych, którzy są niesprawiedliwi, on istnieje. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, który nigdy nie czuł się lepszy przez nawet ułamek sekundy, przez to, że jest wierzący. Więc byłem tam, głosiłem, widziałem mnóstwo ludzi, którzy podobnie jak ja kiedyś błądzą, dlatego że szukają miłości, szukają sensu w życiu i myślą, że różne złe rzeczy dadzą ten sens, ale wcale nie dają, tylko oszukują nas samych, bo grzech nas oszukuje. I później byłem w jednej telewizji, żeby o tym opowiedzieć, o tym doświadczeniu ewangelizacji na tym przystanku Woodstock. I prezenter mnie pyta, czy godzi się coś tak wspaniałego, coś tak dostojnego, majestatycznego, jak dobra nowina, nieść w takie ciemne miejsce. Czy to jest to miejsce, gdzie powinno się głosić Ewangelię? Ja sobie tak myślę, a czym ja się różnię od tych ludzi? Ja potrzebuję Zbawiciela, oni potrzebują Zbawiciela. Wszyscy jesteśmy równi przed Bogiem. Jedyne, co jest nasze, to jest nasz grzech. Nic innego nie mamy. A każdy ma sporo tego na sumieniu. I teraz, jakie ja mam podejście do innych? Czy patrzę na nich właśnie przez pryzmat tego, że o, ja jestem sprawiedliwy, a oni nie? Czy patrzę może przez pryzmat tego, że ta osoba jest obiektem miłości naszego wspaniałego Boga i każdego z nas On kocha porówno i za każdego z nas umarł i za każdego z nas zmartwychwstał, żebyśmy my także mogli zmartwychwstać, żeby nasza historia nie skończyła się na śmierci. I wiecie, żeby przyjąć to, że nie jesteśmy wystarczający, żeby być zbawieni, że nie jesteśmy wystarczający, żeby o własnych siłach dojść do nieba, do tego jest potrzebna pokora, a tej wielu z nas brakuje. Potrzebujemy zobaczyć, że jesteśmy tym pobitym
poranionym i na wpół martwym człowiekiem. I że potrzebujemy kogoś, kto przyjdzie nas opatrzyć, kto zatroszczy się o nas, kto nie tylko nam dzisiaj pomoże, ale też da na to, żeby przyszłość była pełna pokoju, pełna szczęścia. I bardzo lubię katechizm Kościoła katolickiego, wielokrotnie powtarzam pierwszy punkt tego katechizmu, dlatego że tam jest napisane, że Bóg nieskończenie szczęśliwy, zamysłem czystej dobroci, stworzył człowieka po to, żeby podzielić się, żeby człowiek stał się uczestnikiem tego szczęścia. I to jest coś, do czego my wszyscy jesteśmy przeznaczeni, do szczęścia, wiecznego szczęścia, nie tylko tutaj, nie tylko na ziemi, ale tam w niebie, już bez żadnych trosk, bez żadnych problemów. Tutaj często możemy wpaść w taką pułapkę, że no, Panie Jezu, oddałem Ci wszystko, tak? Dlaczego mam problemy? Ale problemy są często po to, żeby objawić Jego moc. Problemy są często po to, żebyśmy my zaczęli więcej wierzyć, bardziej wierzyć, żebyśmy zobaczyli, że On naprawdę jest obok nas i ma o nas staranie. Wiecie, dzisiaj miałem taką sytuację, że opuściła mi się szyba w samochodzie i to będzie totalnie głupie, tak po ludzku, ale moje serce zostało ogarnięte bojaźnią, kiedy tego doświadczyłem, dlatego że opuściła mi się ta szyba i z kolegą próbowaliśmy ją podnieść kilka minut. Ja już po prostu mówię, nie mam siły. Nie mam na to siły, nie mam psychicznie na to siły. Cały dzień był ciężki, mam półtorej godziny do transmisji. Nie wiem, jak to ogarnę. I mówię, dobra, w sumie to mogę się pomodlić, żeby ta szyba się podniosła. I słuchajcie, trzymam tą szybę, podnoszę ją, nic się nie dzieje. Zaczynam, powiedziałem po prostu w imieniu Jezusa i ta szyba idzie w górę. I się zamknęła. Ja po prostu tak spojrzałem na mnie, znaczy na kolegę, na tą szybę. I mówię, Boże, Ty naprawdę jesteś obok. I wiecie, niektórzy mogą powiedzieć, to jest naiwne, głupie i tak dalej. Ale naprawdę wierzę, że to imię Jezusa sprawiło, że ta szyba poszła w górę. I ten problem, ten mały, tyci problem. Wiecie, niektórzy powiedzą problemy pierwszego świata, nie? Ale nadużyłeś Bożej mocy. Tak, ale ten problem po prostu, on objawił Bożą moc. I tym właśnie są problemy, tym są kryzysy, tym są kataklizmy. One mają objawić Bożą moc. Bo jaka jest logika w tym, że na zewnątrz szaleje burza, woda wlewa się do łodzi, a Jezus śpi? Jaka jest w tym logika? To jest po ludzku bez sensu. A On mówi, ja chcę, żebyście robili to samo, co ja. On mówi, ja chcę, żebyście żyli ze mną, bez lęku. Nie bój się, ja jestem. Więc wierzę, że Bożym standardem, standardem Ewangelii jest to, że kiedy szaleją kataklizmy, szaleją kryzysy, szaleją różnego rodzaju katastrofy, co zresztą Pan Jezus powiedział, to wszystko musi się stać, ale wy się nie bójcie. On jest. Więc to wszystko ma sprawiać, że moc Boża wylewa się w naszym sercu, wylewa się w naszym życiu, a pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, on włada naszym sercem, a nie lęk i nie strach. No ale znowu, żeby to wszystko urzeczywistniało się w naszym życiu, potrzebujemy odsunąć troszkę swoje moje. Potrzebujemy odsunąć to, co wyobrażamy sobie na temat Pana Boga i Jego działania i po prostu w uniżeniu powiedzieć, rób to, co chcesz. Ja się otwieram na to, co ty chcesz zrobić. I nie będę ci dyktował warunków. I niejako to wszystko, co mówię, wyniosłem właśnie z tej książki Podział Ostateczny Lewisa, bo tam jest wiele takich przykładów. I oczywiście to jest fikcja, to jest pewnego rodzaju opowieść. To nawet nie jest jakieś tam, wiecie, nauczanie Kościoła czy coś takiego, ale fajnie to pokazuje, jak my bardzo się upieramy przy tym swoim cierpieniu, swojej biedzie, szantażujemy innych swoją właśnie małością i bierzemy kogoś na litość. To wszystko tam jest pokazane, ale nie o to chodzi, żeby ciągle myśleć o sobie. Chodzi o to, żeby ciągle myśleć o Nim.
żeby ciągle patrzeć w Jego oblicze i żeby oddalać się od siebie, a przybliżać się do Niego. Chodzi o to, żebyśmy my się umniejszali, a On się powiększał w nas samych. Więc wierzę, że Pan Bóg chce nam pokazywać, że On jest jedynym źródłem świętości, że nasze czyny, one są odpowiedzią na to, co On chce robić w naszym życiu. I że świętość nie tylko jest związana z tym, że dużo się modlimy, że dużo pościmy, dużo dajemy jałmużny i dużo takich właśnie naszych rytualnych rzeczy robimy, ale że świętość jest czymś, co katechizm określa doskonałością miłości. A miłość wyraża się w czynie względem drugiego człowieka. I to nieraz mamy w całym Nowym Testamencie pokazane. I to też jest pokazane w tej tutaj przypowieści. Kapłan, lewita, osoby duchowne zaangażowane w kult przeszły obok. A Samarytanin, ktoś, kto był totalnie dla Żydów kimś brudnym, kimś, kto w ogóle, z kim w ogóle nie chcieli mieć nic wspólnego, ze względu też właśnie na rytualne rzeczy, ten okazał się prawdziwym człowiekiem, który nie jest zamknięty na miłość, ale który po prostu ją robi. Coś, żono, chcesz dodać? Chciałabym powiedzieć chyba o tym, jakie jest świadectwo naszego życia jako wierzących przed światem. Jaki jest komunikat, jaki daje Twoje życie jako osoby wierzącej otoczeniu? Znam wierzących i sama przez wiele lat byłam taką wierzącą, którą wszyscy wiedzieli, że jestem wierząca, że gdzie ja nie byłam, co ja tu nie przeczytałam i tak dalej. Ale ta moja świętość odrzucała ludzi. Oni czuli taki dystans. Świętość w cudzysłowie. No, zrobiłam, nie patrzyłeś. Dobrze, sorry. Że to nie było zachęcające. To raczej była taka arogancja zbawienia, czyli coś, co raczej ja przez to chciałam połatać jakieś, nie wiem, swoje braki w poczuciu własnej wartości czy coś. I wzięłam sobie właśnie tą moją wiarę i to, że jestem właśnie zbawiona i wierząca, jako taki mur arogancji i wyższości względem ludzi. Myślicie, że kogoś to przekonało i kogoś to nawróciło? Nie bardzo. Ale z drugiej strony znam też wierzących, którzy bardzo są skupieni właśnie na swojej małości, na swojej biedzie, na tym, jacy są beznadziejni, na tym, jaki Bóg jest wspaniały i dobry, a oni tak ciągle upadają. I to jest druga skrajność. To też nie jest świadectwo życia, które komuś się przysłuży do zbawienia. To jakby nie jest zachęcające. To jest zły PR. Po prostu i arogancja zbawienia, i bieda w zbawienia. Czyli te dwie skrajne sytuacje są złym PR-em. I są nieprawdziwe. Jaka jest prawdziwa postawa naszego życia? Jakie jest prawdziwe świadectwo naszego życia jako wierzących? Powinniśmy być jak dzieci. Dzieci, jak dostaną jakiś prezent, to one go biorą, nie analizują, po prostu biorą i wszystkim wokoło mówią, co dostały. I tak powinno być z nami, gdy przyjmujemy Boże zbawienie. To jest niezasłużony dar, który po prostu bierzemy, nie analizujemy tego, nie zasłużyliśmy na to, to nie dlatego, że byliśmy fajni albo niefajni, tylko po prostu bierzemy to i chodzimy i wszystkim mówimy o tym. Wiecie, wytrwanie w miłości Bożej, wytrwanie w Bożym zbawieniu jest tak naprawdę i łatwe, i trudne. Jest trudne, bo my chcemy jakoś to zrobić tak, żeby wyszło, że jest w tym jednak trochę naszej zasługi albo coś. Natomiast tylko wierność łasce jest w stanie zapewnić nam balans. Jeżeli każdego dnia będziesz przypominał sobie, że wszystko, co masz, jest łaską,
to myślę, takim będzie fajnym kubłem zimnej wody każdego dnia na głowę, żebyś wiedział, że i to wcale nie jest dołujące. To, że nic nie jest twoją zasługą, że wszystko jest zasługą Jezusa, to tak naprawdę nie jest dołujące, tylko to jest wyzwalające. Życie bez roszczeń, ale też bez poczucia własnej zasługi. My często dodajemy sobie te zasługi i one w gruncie rzeczy stają się naszym ciężarem, który nie pozwala nam żyć lekko. Wszystko, co nie jest od Jezusa, jest ciężarem, który na siebie nakładamy. I tak może być też z samouznaniem i z przekonaniem o własnej sprawiedliwości. To jest ciężar, który na siebie nakładasz, który na siebie ja nakładam. Ilekroć czuję się sprawiedliwa jakby własnym sumptem. Nawet tą pieśń dzisiaj, ja chyba pierwszy raz w życiu w ogóle grałam i śpiewałam. Wszystko, co mam, to prawda i łaska. I to chcę mieć wypisane na tablicach mojego serca i to chcę, żeby widzieli ludzie, którzy mnie widzą. I wiecie, często jest tak, że spotykam się z różnymi ludźmi, też wierzącymi, rozmawiam z nimi. No i moja droga według wielu ludzi to było coś łatwego, dlatego że no, byłem narkomanem, alkoholikiem, miałem masę grzechów na sumieniu i nagle Bóg do mnie przyszedł, wylał swoją miłość, rozlał ją w serduchu, ja zobaczyłem cały swój grzech, zacząłem płakać, poszedłem do spowiedzi, wszedłem jako osoba uzależniona do kościoła, wyszedłem jako osoba wolna, już więcej nie tknąłem narkotyków, nigdy więcej się nie upiłem. I wiecie, niektórzy mówią, no ty miałeś tak łatwo, nie? Ale jednocześnie w tym wszystkim na początku byłem totalnie na nieświadomce, totalnie nie wiedziałem, o co chodzi. Po prostu czegoś doświadczyłem, czego nie miałem prawa wymyślić i po prostu na to się otworzyłem. I to było wszystko. I tak patrzę, już mija 6 lat, tak patrzę z boku i mówię, Boże, ja tak jakby tylko jestem takim, nie wiem, takim żagielkiem, nie? Jak ty powiejesz, tak ja staram się gdzieś tam dostosować do tego wiatru, ale za wiele ode mnie nie zależy. Mi po prostu to życie się przytrafia. I Pan Bóg jakoś to wszystko kieruje. I nieraz, nie mówię, że jestem doskonały i że zawsze byłem, w każdym momencie byłem jak dziecko i przyjmowałem to wszystko, ale widzę, że naprawdę jeżeli ktoś jest dzieckiem w wierze, jeżeli w sercu jest dzieckiem, to naprawdę Pan Bóg chce nami kierować. A to z biegiem lat potrafi być coraz bardziej trudne. Coraz bardziej sobie myślimy, no ja to już wiem, jak Bóg działa. I właśnie nieraz z tymi osobami, z którymi rozmawiam, ja im pewne rzeczy mówię, typu kiedyś usłyszałem takie słowo, że istotą chrześcijaństwa jest to, żeby się puścić. To znaczy, żeby po prostu puścić kontrolę, żeby puścić to wszystko, co my myślimy o Bogu, w jaki sobie w sposób wyobrażamy, że On działa i co wyzwala Jego działanie. Żeby to po prostu puścić, nie spodziewać się niczego, a po prostu się otworzyć. I widzę, że natrafiam na taki mur, że ten mur to jest mur pod tytułem ja wiem, co mam myśleć o Bogu. I ty nie możesz tego muru przebić, nie możesz tego myślenia zmienić, bo ja po prostu to wiem. I to nas zamyka na łaskę, że po prostu mówimy, ja wiem, ja jestem mądrzejszy. A nikt nie staje się na tyle mądry, żeby miał przestać słuchać drugiego, bo to przez drugiego człowieka Bóg działa. I to jest niezwykłe. I najlepsze jest w tym wszystkim to, że każdy drugi człowiek, którego spotykamy, jest osobą słabą. A pomimo tej słabości Bóg działa. I to jest naprawdę niesamowite w Bogu, że On może użyć wszystkiego, może posłużyć się każdym do tego, żeby nas naprowadzić na dobrą drogę. Błogosławieni ubodzy w duchu, nie? Właśnie bardzo długo nie rozumiałam tego, o co chodzi z tymi ubogimi w duchu. No, dobrze, że przypominasz, bo zapomniałem powiedzieć. No, to trzeba być bogatym w duchu, nie? Trzeba się formować i w ogóle, no tak, trzeba być bogatym, ale ubogim w duchu. Ktoś ostatnio mnie coś pytał, jakaś była rozmowa, żona, czy ty pamiętasz, co powiedziałem, no przyszedłem nagi i pójdę nagi? Coś takiego było.
Nie pamiętam dokładnie kontekstu, ale z kimś rozmawiałem i ten ktoś zadał mi właśnie takie pytanie, które mogłoby wskazywać na jakieś skoncentrowanie na tym, co robię, ile zyskałem przez swoje dobre czyny. I ja tak doznałem takiego dysonansu. Mówię, no ale nic nie zabiorę tam. W sensie to wszystko, co tutaj zrobiłem, oczywiście ten skarb w niebie przez dobre czyny i tak dalej, mamy to sobie gromadzić, ale to nie jest źródłem zbawienia, nie? To jest odpowiedź na zbawienie. I właśnie święty Paweł mówi takie słowa w liście do Rzymian, żebyśmy, niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo, według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył. I wiecie, to jest bardzo, bardzo trudne myśleć o sobie trzeźwo i ja nieraz myślałem o sobie nietrzeźwo. Myślałem sobie, oho, jestem takim, kurczę, kozakiem już, nie? Tak wiele rzeczy widziałem, takie cuda, takie proroctwa, takie słowa poznania, takie rzeczy Bóg czynił w moim życiu, a potem się okazuje, że to, no co z tego, no? Co z tego, skoro ja wchodzę w wyższość, wchodzę w jakąś pychę, nie o to w tym wszystkim chodzi. I miałem takie doświadczenie jakiś czas temu, że jechałem z jednej posługi tam dla młodzieży gdzieś, to było przed kwarantanną jeszcze. I to była już noc, i ja tak sobie robiłem podsumowanie w głowie tego wszystkiego, co się stało i naprawdę byłem z siebie zadowolony. W takim sensie, że fajnie się przygotowałem, ale też fajnie Duch Święty mnie poprowadził, bo tego powiem szczerze, jest 90%. I tak sobie jadę i sobie myślę, wow, ale powiedziałem. Ale to było dobre. Ale po chwili dosłownie całe to, ale byłem super, nie? To wszystko trwało może z 3 sekundy i nagle przyszła mi myśl, ale po co myślisz o sobie, jak lepiej myśleć o Panu? I wtedy odwróciłem się od tego myślenia o sobie, o tych swoich zasługach i zacząłem patrzeć na Jezusa. I to myślenie o swoich zasługach, ono wprowadzało w pewnym sensie w moim sercu jakiegoś rodzaju niepokój. Czułem to, że coś się dzieje złego w moim sercu przez te 3 sekundy. I kiedy przyszła ta myśl, zwróciłem się w stronę Pana Jezusa, zacząłem o Nim myśleć, rozważać, jaki On jest dobry, jaki On jest wierny, jaki On jest wspaniały. I nagle poczułem tak ogromny pokój w sercu. Uśmiech się pojawił na twarzy. Do tej pory pamiętam całą tą scenerię, która tam była, ten zmrok zapadający i tak dalej. I z drugiej strony jeszcze jedną miałem taką historię, kiedy pojechałem też głosić do młodzieży. To było też parę lat temu. I to był piątek. Wiecie, piątek, dzień postu. Więc wstałem rano, modlitwa, Słowo Boże. W drodze do pracy jakiemuś bezdomnemu pomogłem. Kiedy byłem już, co tam jeszcze było w tych zasługach? Pościłeś pewnie. Pościłem, tak. Pościłem tylko o wodzie. I byłem już, to była posługa w Rzeszowie. Najpierw o 6 rano w ogóle byłem w pracy. Tam siedziałem w pracy kilka godzin do 11. I chyba pojechaliśmy pociągiem samochodem wtedy do Rzeszowa. Już byłem w Rzeszowie, to było już koło, nie wiem, 17. Jedziemy. I ja tak sobie robię podsumowanie tego, co dzisiaj zrobiłem. Więc tak myślę, pościłem, pismo poczytałem, pomodliłem się, pomogłem i tak zaczynam rozważać to wszystko sobie, nie? Wow, ale jestem święty, ale jestem wspaniały. I po chwili Duch Święty, który wie, jak do mnie mówić, żeby mnie rozwalić na łopaty, mówi do mnie, no i co, chcesz za to medal? I wiecie, ja jestem z ludźmi w samochodzie i po prostu zacząłem tak się śmiać, a oni patrzą na mnie i sobie myślą, to by... Dwie osoby, których w ogóle nie znałem, pierwszy raz mnie na oczy widzieli i pewnie sobie myśleli, co to w ogóle za świr. Się śmieje do siebie bez niczego, nie? Ale tak zacząłem się śmiać, bo to jest zdarzenie, to jest doświadczenie, przez które Pan Bóg dał mi taką cenną naukę, że naprawdę wszystko zależy od Niego. Ja tylko odpowiadam na to. Więc zasługa do mnie nie zależy w żadnym stopniu. I dopiero wtedy, kiedy otworzymy się na to, dopiero wtedy będziemy oglądali wielkie dzieła Boże. Kiedy nie będziemy tylko działali o własnych siłach, myśleli o własnych siłach, wierzyli o własnych siłach, ale otworzymy się na siły tego, który jest wszechmocny. I tutaj chciałbym, żeby żona powiedziała o tym, co kiedyś powiedziała mi w samochodzie, jak jechaliśmy. Pamiętasz? Że ze mną różne rzeczy ci mówię w samochodzie. Że ze mną to się czujesz tak, jakby... Pamiętasz?
No nie wiem, co chcę mówić. Powiedz, powiedz. No, że... no wiecie, tam jesteś... Różnych chłopaków się miało w życiu, ale Krzysiu no już jako... już nie rób siebie jako, takiej, wiesz. No, ho. Przecież... Ale Krzysiu jako osoba wierząca i która naprawdę postawiła wszystko no tak wabank, nie? Poszła za Bogiem. Wiecie co, ja naprawdę czuję, że my mamy życie i też przy nim czuję się tak, jakby się mogło wszystko wydarzyć w każdej chwili. I my po ludzku, no co, no nie pracujemy w jakiejś korporacji, nie wiem, no wiecie, jakoś tak po ludzku, no to są dziwne rzeczy. Po ludzku co kariery robimy, nie mamy. Ale wiecie co, ja mam różne marzenia i ja wiem, że Bóg się przyznaje do tego wszystkiego i naprawdę... widzę, jak on krok po kroku nas prowadzi. I naprawdę czuję się tak, jakby się wszystko mogło wydarzyć w każdej chwili. I wiecie, no, myślę, że tutaj absolutnie nie mówimy, że my jesteśmy jacyś niesamowici i tak dalej, dlatego tak jest, tylko myślę, że właśnie to jest ta łaska. Że to jest coś, co, do czego Duch Święty chce nas wezwać. Duch Święty, paraklet, ten, który jest z nami, ten, który biegnie z nami, ten, który nas wspiera, który jest naszym wspomożycielem, który w nas zamieszkuje od momentu chrztu, on nas chce prowadzić do tego, żebyśmy my byli otwarci na wolę Bożą. I tyle wystarczy. Otwartość. I pójście za tą wolą. I wtedy, niezależnie od tego, co się będzie działo, niezależnie od tego, jak będziemy w tym wszystkim myśleli sobie o sobie i tak dalej, nieważne, ale możemy wiedzieć, że to jest najbardziej bezpieczne miejsce, w jakim jesteśmy. Wola Boża. I jednocześnie możemy wiedzieć, że wszystko może się zdarzyć. Jak ktoś mnie pyta na przykład, bo marzy nam się dom, tak? My mamy takie marzenie, żeby mieć dom. Dużą rodzinę, duży dużą dom. Dużą rodzinę, duży dom, żeby... Też bardzo lubimy gościć ludzi w naszym domu. Pamiętam, jak mieliśmy w tym roku urodziny, to zaprosiliśmy wielu ludzi z różnych miejsc. Tam byli ludzie z Warszawy, z Krakowa, z Lublina, z Wrocławia. A mamy dwa pokoje. Tak, i mamy kuchnię, dwa pokoje, nie? Wiecie, 50 metrów w mieszkanie wynajęte. I te 20 osób, czy tam 20 parę nawet było, się zebrało i zrobiliśmy taką zabawę, ale z tej zabawy oczywiście Duch Święty coś zrobił, dlatego że skończyło się tak, że każda osoba została omodlona przez 20 parę osób i sypały się słowa prorocze, sypały się słowa poznania. I to wszystko u nas w domu. I wiecie, chcielibyśmy mieć po prostu duży dom, w którym będą tego rodzaju rzeczy, że przyjdziemy sobie po prostu spędzić czas ze sobą, a Duch Święty będzie się poruszał. To bardzo też mnie porusza takie słowo, że to jest w Księdze Rodzaju bodajże, że biesiadowali przed Panem. Że biesiada ma być przed Panem, że to nie ma być miejsce hulanek, jakiś popijaw, libacji i tak dalej, ale to ma być miejsce, w którym jesteśmy z Panem. Przecież Pan Jezus co robił? Na imprezach był. Z prostytutkami, z celnikami. Właśnie, wiecie, zwykle szatan bierze i wykoślawia coś, co jest bardzo cenne i bardzo ważne dla Boga, co jest szczególne dla Boga. Na przykład sfera jakiejś seksualności, nie? Jakby to, co diabeł wyprawia z tym dzisiaj w świecie, to widać, że dla Boga to jest też bardzo ważne, dlatego szatanowi chce się kłopotać, żeby tyle robić wykoślawienia w tym temacie. Dlatego ja myślę, że tak jak my myślimy w sposób światowy, czym jest impreza, to myślę, że dlatego, że wrogowi, nieprzyjacielowi zechciało się wykreować taki wizerunek, ponieważ w gruncie rzeczy i Eucharystia, i też jak czytamy, co będziemy robić w niebie, że tam będzie naprawdę impreza. Biesiada. Więc tak słuchajcie, jest. To znowu trzeba przemienić swoje myślenie, że tak naprawdę tylko Bóg wie, co to jest dobra impreza. Amen. A my jeszcze tego nie wiemy. No ale też ja mam porównanie, bo ja w wielu dobrych imprezach brałem udział przed nawróceniem. Słuchajcie, to co my wyprawialiśmy na różnych imprezach, w sensie dobrych po ludzku, nie? To o tym legendy chodziły. I co z tego, skoro pierwsza, przepraszam, że tak powiem, ale pierwsza lepsza Eucharystia jest dużo lepsza od tych wszystkich imprez, które ja przeżyłem w życiu, nie? Więc w ogóle nie ma startu światowe imprezowanie do tej imprezy, do tej biesiady, do tej uczty, którą my mamy w trakcie liturgii. Przynajmniej ja tak to odczuwam, tego doświadczam. Natomiast wracając do tego domu, marzy nam się to, nie? Ale kiedy ktoś mnie pyta, co, kupisz se działkę, wybudujesz se dom, no tak, chciałbym kupić działkę jak najbardziej, żebym miał pod dom, ale
jak ktoś mnie pyta, to pierwsze, co się pojawia w moim sercu, co Bóg da. Jak Bóg poprowadzi. Ja na nic się nie nastawiam. Ja nie planuję sobie w stylu, że za pięć lat będzie stało coś tam. Oczywiście chciałbym być tak ambitny, trochę jestem taki ambitny, że jak już bym miał stawiać, to z wolą Bożą, z pomocą Bożą bym to zrobił, tylko że On najpierw musi powiedzieć. On najpierw musi powiedzieć dlaczego. On musi powiedzieć gdzie. On musi powiedzieć jak. A inaczej nie chcę robić. Więc jak ktoś mnie pyta o różne plany, to ja sobie myślę, jak Bóg da. I myślę, że każdy z nas powinien mieć takie nastawienie. Oczywiście robić tam, mieć jakąś strategię i tak dalej, ale być otwartym na to, żeby to zmienić. Wiecie, to jest osoba, która nigdy nie chciała mieszkać w Skierniewicach. Jak kiedyś jej powiedziałem, że chciałbym mieszkać w Skierniewicach po ślubie, to spojrzała na mnie tak, że myślałem, że... No wiecie, to, jak kiedyś otworzyliście lodówkę i tam było zepsute mięso, to taką miała minę. Jak wy, kiedy otworzyliście tą lodówkę. Jest to zrozumiałe? Mhm. Natomiast przyszedł Bóg i jej powiedział, masz mieszkać w Skierniewicach, masz pójść tam. Nie się mi powiedział, ja powiedziałam okej, no. Tylko pokazał mi konkretną wizję. Pokazał mi mnie w tym mieście i to, jak on to widzi. Pokazał mi swoją perspektywę tego, jak ja mam tu wyglądać i dlaczego mam tu być. I to było tak piękne. To jest tak, jak macie jakiś piękny sen i się budzicie rano i jest wam tak słodko. No to było coś takiego. No i on po prostu mi zmienił myślenie. Dobra, bo nasze tak, powoli kończymy, ale już podsumowując, dlaczego tak zeszliśmy na te tematy? Dlatego, że chcemy też pokazać wam, dać wam świadectwo tego, że Bóg naprawdę chce nas prowadzić nie ze względu na nas samych, tylko ze względu na Jego wierność i świętość. I On chce prowadzić każdego, bo to, że my dzisiaj tutaj jesteśmy, służymy wspólnocie Ichtis z Wrocławia, to nie znaczy, że my jesteśmy jacyś wspaniali i tak dalej, tylko to, że Bóg nam to dał. My nawet nie wiemy, czemu ta wspólnota nas zaprosiła. To naprawdę... Nigdy się nie poznaliśmy. Tomku, pozdrawiam Cię, z którym rozmawiałem nieraz przez telefon. To wszystko jest łaską i Pan Bóg chce tą łaskę wylewać obficie na całe nasze życie przez wzgląd na doskonałą ofiarę Jezusa Chrystusa, który za nas, za każdego z nas poszedł na krzyż i zmartwychwstał. Może być tak, że słuchacie różnych właśnie takich historii, jak to różni ludzie wierzący żyją. Mnie to wkurza, jak ktoś mówi, a no bo wy macie taką wiarę, ja nie wiem, czy ja kiedykolwiek będę na takim poziomie. Ja nie wiem, po prostu no, żyję sobie z Bogiem i nie analizuję tego, gdzie jestem w rankingu. Nie? To jakby myślę, że nadzy. Bóg nie ma rankingu. Na nim robi wrażenie tylko miłość. I posłuszeństwo. Miłość do tego prowadzi. I słuchajcie, to jest tak naprawdę normalne chrześcijańskie życie. My naprawdę nie jesteśmy kosmitami. A naprawdę są dużo, dużo, jeszcze jest więcej ludzi, którzy jeszcze bardziej na dziko, można powiedzieć, żyją z Bogiem. I to nas inspiruje, bo to jest normalne życie chrześcijańskie. Ale dlaczego? Dlatego, że w chrześcijaństwie nigdy nie chodziło o nasze siły. Tylko o to, co może Bóg. To nie chodzi o to, co my możemy, tylko o to, co może Bóg. I też nie tylko w kontekście, że cuda i wskrzeszenia, ale też właśnie to, że my chcemy mieć dom. I Bóg o tym wie. No i myślę, że zobaczymy ten dom. On sam sobie będzie robił to wszystko. Ale słuchajcie, jeszcze jedna ostatnia rzecz, chociaż tego nie obiecuję, ale jedna rzecz a propos tego wszystkiego, o czym dzisiaj mówiliśmy wcześniej, o tym uznaniu siebie za wyższych, lepszych i tak dalej. Wiecie, na naszej drodze chrześcijańskiego życia, wzrastania duchowego, spotkamy ludzi, którzy na samym początku swojej drogi są bardziej gorliwi niż my byliśmy kiedykolwiek. I teraz pytanie, czy to nas zainspiruje, czy to nas pociągnie do Boga, czy to wprowadzi nas w takie sarkastyczno-ironiczne śmianie się z tego? Ja wiem, co ja mówię, bo nieraz w sercu coś takiego miałem, kiedy widziałem jakiegoś świra, który jeździ po całej Polsce, po prostu wszędzie go widać, na ulicach ewangelizuje, tu, tam, w Łowiczu, w Warszawie, w Świnoujściu i gdzieś tam. I teraz pytanie, prawdziwy test na nasze chrześcijaństwo. Czy my cieszymy się z tego, że ktoś jest takim świrem dla Jezusa? Bo się królestwo poszerza przez tak. to. Czy może
myślimy sobie, a przejdzie mu. Słuchajcie, niejednokrotnie słyszałem, jak ktoś do mnie mówił, przejdzie ci. Przyjdzie prawdziwe życie, urodzi się dziecko. Skończy się to bawienie, wjeżdżenie po kościołach, po szkołach, po więzieniach, żeby głosić Ewangelię. Zobaczysz ty, zobaczysz. I mówili to różni ludzie, wierzący, niewierzący. A ja to wszystko mówię, ha, będzie co Bóg da, a nie to, co wy wszyscy mówicie. Będzie tylko to, do czego On mnie zaprowadzi, a nie to wszystko, co ogłaszają ci, którzy wiary nie mają. Więc słuchajcie, otwierajmy się na wolę Bożą. Otwierajmy się na to, co On chce uczynić, a On naprawdę chce uczynić coś, czego nawet nie jesteśmy w stanie dzisiaj, jak mówi list do Efezjan, 3 rozdział, 20-21 werset, nie jesteśmy w stanie nawet o tym pomyśleć, nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić, bo On może uczynić więcej w naszym życiu. Więc stańmy teraz w takiej krótkiej modlitwie takiego właśnie wyznania, że otwieramy się na to, czego nawet sobie nie wyobrażamy. Pomimo tego, że możemy dzisiaj o sobie myśleć, że jesteśmy tacy, owacy, odwróćmy się od tego i pozwólmy Bogu dać nam poznać Jego perspektywy na nas. Więc jeżeli chcecie, możemy stanąć w takiej modlitwie, a będę się modlił. Amen, amen. Wspólnoto Ichtis, amen, Bogu dzięki. Więc stańmy, słuchajcie, i tak jak ja będę prowadził tą modlitwę, możecie to powtarzać razem ze mną, dlatego że chcemy wzajemnie się ubogacać tym, co mamy i chcemy wejść dalej. Każdy z nas, wierzę, że jako Kościół chcemy wejść głębiej w Boże serce. Więc Panie Jezu, stajemy przed Tobą i chcemy dzisiaj wyznać, że jesteśmy otwarci. Jesteśmy otwarci na wolę Bożą. Panie Jezu, zrób ze mną to, co Ty chcesz. Ja odwracam się od tego, co myślę o sobie, prosząc Cię o to, żebyś dał mi poznać Twoją perspektywę na mnie, na moje życie, na to, co mam zrobić w Tobie, co mam zrobić w Twoim Świętym Duchu. Proszę Cię, przyjdź i uczyń coś nowego w moim życiu. Ja otwieram się na to. Chcę pójść za Tobą. Bez względu na to, co powiedzą o mnie ludzie, co powiedzą o mnie inni. Chcę pójść za Tobą i robić to, co Ty mówisz, bez względu na koszt. Więc proszę Cię, Duchu Święty, przyjdź. Ty jesteś sprawcą ich chcenia i działania, więc spraw, żebym pragnął realizować wolę Bożą i spraw, żebym faktycznie ją realizował. Przyjdź, Duchu Święty, wylej swoją miłość, umocnij mnie i pokaż mi, że nie będę sam w całej tej drodze. I pokaż mi, że Ty zapraszasz mnie do rzeczy większych. O to się modlę przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Słuchajcie, dziękujemy Wam bardzo za wspólną modlitwę, za to, że wysłuchaliście tego, co mieliśmy do powiedzenia. Mamy nadzieję, że to wyda jakieś owoce w Waszym życiu. Wszystko na chwałę naszego Pana, wszystko na rozwój Jego Królestwa. No i co? Serdecznie Was pozdrawiamy ze Skierniewic, pozdrawiamy całą wspólnotę Ichtis z Wrocławia. Dziękujemy Wam za zaproszenie, dziękujemy Wam za to, że mogliśmy ten wieczór spędzić razem. Abyśmy się zobaczyli kiedyś. Tak, mamy nadzieję, że do Was wpadniemy i mam nadzieję, że wtedy tamten dzień będzie trochę spokojniejszy niż ten, który miałem dzisiaj. Także niech Bóg Was błogosławi. Jak chcecie, to puszczę jakąś piosenkę Mai jeszcze na koniec. Kto chce, ręka w górę, chociaż Was nie widzę. No ale puszczę tam, niech sobie poleci i niech Bóg Wam błogosławi obficie we wszystkim. Amen. Papa, papa, żono, pomachaj. Pomachuję.